Ja jestem zwolennikiem negocjowania skutecznego. To znaczy, ja staram się możliwie szybko zdobyć zaufanie drugiej strony. I po drugie, że ja jestem gotów do rozmów, żebyśmy partnersko znaleźli jakieś rozwiązanie, które będzie dobre dla dwóch stron. Jak sobie poradzić z takim może strachem i przedłużeniem? Bo często trzeba tę ofertę złożyć. Tak. I jakby jak będziesz chciał kupić mieszkanie okazyjne, to nie możesz kupować po cenach wyjściowych i średnich cenach rynkowych, bo wtedy nic nie zarobisz. Biznes Rider. Za kierownicą Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witam Was w nowym odcinku Biznes Ridera. Tym razem jest ze mną Aleks Barszczewski. Cześć, Aleks. Witam Cię, halo, cześć. Cześć. Aleks jest drugi raz już u nas w odcinku. Był w pierwszej serii w ogóle, jak ja zaczynałem nagrywać Biznes Ridery. Ten odcinek bardzo fajnie się przyjął, bo mówiliśmy wtedy o błędach w negocjacjach. I wiele osób, które spotykam na ulicy, właśnie mówi, ten wywiad z Aleksem był super, dlatego postanowiłem zaprosić Aleksa po raz kolejny i porozmawiać ten temat jeszcze bardziej pogłębić i porozmawiać na tematy, które są dookoła właśnie negocjacji. Bo Aleks zajmuje się zawodowo negocjacjami i jest konsultantem biznesowym właśnie w dziedzinie negocjacji. Powiedz, Aleks, czym Ty pomagasz swoim klientom? Wiesz co, ja przede wszystkim jeszcze raz podziękuję Ci za zaproszenie, bo to jest wielka frajda siedzieć tutaj z Tobą i sobie na luzie rozmawiać na takie różne tematy. Pozdrawiam też wszystkich tych, którzy oglądają mnie po raz pierwszy oraz tych, którzy tak się pozytywnie wyrażali o tym pierwszym nagraniu, że zaprosiłeś mnie po raz drugi. Wiesz, słuchaj, generalnie to upraszczając to jestem od około 30 lat konsultantem do spraw bardzo szeroko rozumianych negocjacji. Konsultantem to znaczy człowiekiem, który razem z klientem wypracowuje konkretne rozwiązania jego konkretnych problemów. To jest bardzo istotne, czyli nie opowiadam o negocjacjach, nie robię jakiś doktoratu z negocjacji, tylko spotykam się z klientem, mamy konkretne wyzwanie, mamy konkretny problem. Jak snajper. Jak snajper, dokładnie. Tak naprawdę ja zawsze mówię, ja to jestem jak Navy Seals. Ściągasz ich tam, gdzie to jest potrzebne, szybka akcja i potem znikasz i sprawa jest załatwiona. A kto inny sprząta? No nie, po mnie nie trzeba sprzątać, chyba że u konkurentów, u przeciwników, prawda? Okay. U przeciwników moich klientów czasem trzeba sprzątać, no ale to już tak trudno, prawda? Dokładnie, okej. Okay. I ważne jest to, że klientami Aleksa są bardzo często duże firmy i te kontakty, których Aleks pracuje, no to są wielkie sumy, bo to są dziesiątki milionów euro, złotych, bo Aleks pracujesz również za granicą, tak w szczególności, jest. Tak też. Znaczy ostatnio więcej pracuję w Polsce, bo ja ostatnio w ogóle mniej pracuję, bo ja jestem człowiekiem, dla którego najważniejsze jest delektowanie się życiem, także tu jestem niekoniecznie dobrym przykładem. Jeśli chodzi o budowanie firmy i tak dalej, ale staram się właśnie znajdywać ciekawe zadania, gdzie mogę zrobić dużą różnicę. Jak robisz dużą różnicę w ciekawych zadaniach, zarabiasz stosunkowo dobre pieniądze, wtedy nie trzeba pracować dużo. Dokładnie. To jest podejście zgoła inne niż jakby to, które ja uprawiam. Nie mówię, że jakby to nas różni, natomiast ja jestem podekscytowany tym, jak ty żyjesz i cały czas biorę sobie coś od ciebie, bo no, o tym twoim stylu życia jeszcze poopowiadamy tutaj, bo on jest bardzo, bardzo ciekawy. Natomiast no, większość ludzi, ja również, no, działam na pełnych obrotach i maksymalizujemy to, ile możemy zrobić. Po czym się okazuje, że nie do końca efekty tej pracy są nam potrzebne, no bo ktoś, kto zarabia bardzo duże pieniądze, no czasami nie jest w stanie ich skonsumować. Tak jest. To jest jakby rzadka sytuacja, tak mówiąc statystycznie. Natomiast ty sobie zdajesz z tego sprawę, że jesteś w stanie zarobić gigantyczne pieniądze i celowo mówisz, ja więcej nie potrzebuję, bo więcej to jest zbyt duży koszt. Tak. Tak, oczywiście. Koszt w sensie takim, że po prostu nakłady i problemy z tym związane są bardzo duże. Ja kiedyś, jak byłem w Twoim wieku mniej więcej, to też tak, przepraszam za mój język, też tak napędzałem, aż właśnie przekonałem się, że jeszcze wtedy miałem moją firmę software'ową w Austrii, że wszyscy bili brawo, podziwiali, ja miałem kupę kasy, nie miałem czasu, a nawet siły, żeby tą kasę wydawać. A jaki taki był przełomowy moment, w którym powiedziałeś sobie, nie, ja tak nie chcę żyć, ja muszę coś zmienić w swoim życiu. Czy to był taki
punkt zwrotny? Tak, rzecz, która uratowała mi chyba życie, bo nie wiem, czy dzisiaj byśmy rozmawiali, gdybym tak dalej ciągnął, to było coś takiego, że któregoś dnia postanowiłem jednak trochę pożeglować. Poleciałem sobie z moją ówczesną przyjaciółką na Florydę, wynajęliśmy mały jacht żaglowy. Takie wynajęcie takiego jachtu kosztowało chyba $1200 tygodniowo, co było nic przy tym, co ja zarabiałem. I na tym jachcie spędziliśmy chyba za 3 tygodnie. Słońce, plaża, seks, luz i uświadomiłem sobie, jak właściwie niewiele kasy w sumie potrzeba, żeby bardzo dobrze żyć. No i to był taki moment przełomowy. Powiedziałem sobie, chwileczkę, to musimy zmienić. No i od tego się zaczęło. Zacząłem po prostu szukać innych sposobności i zamiast produkować software, zacząłem wykorzystywać to, że umiałem z klientami rozmawiać, umiałem z klientami negocjować, wspierając po prostu innych, którzy do tego potrzebowali. No i jak zacząłem to robić, zacząłem być w tym dość dobry, to po tym już poszło. Tak, przez 30 lat praktycznie wszystko z propagandy mówionej tutaj. Tak, dokładnie. To, co się teraz dzieje, to jest po prostu jakieś déjà vu, bo Aleks jest pierwszym chyba jedynym klientem, może jeszcze kojarzę jedną osobę, z którą tankowałem podczas wywiadu, no bo jednak Porsche swoje pali. Chwilę. Ale wiesz, to jest w ogóle ciekawe, bo ty tankujesz ze mną benzynę, moi klienci tankują rozwiązania. Przyjeżdżają z pustym bakiem, rozumiesz, albo bakiem wyzwani, potem wyjeżdżają z pełnym bakiem rozwiązań. Ja też tankuję rozwiązania, bo zawsze jak się spotkamy, bo spotykamy się dużo więcej razy niż nagrywamy, zawsze mamy od ciebie jakieś rozwiązanie. O tym za chwilę powiemy też. Okej, okay, super, oczywiście. To co, tankujemy, ja poczekam. Aleks, powiedz mi, jak się w takim razie przygotować do negocjacji? Czy wiesz, że będziesz miał jakieś starcie negocjacyjne, jakieś tam spotkanie, naradę, czy no spotkanie i masz jakieś cele swoje? I jak się do tego przygotowywać? Wiesz, generalnie sposób przygotowania będzie zależał też od kalibru negocjacji, od tego, czy negocjujemy jakąś prostą rzecz, czy negocjujemy jakieś złożone rzeczy. Ale bardzo istotnym elementem jest, żeby się do nich przygotować. I przygotowanie, pierwsza rzecz, to jest zdobądź tak wiele informacji, jak to jest tylko możliwe, o drugiej stronie, o tym, co dla tej drugiej strony, może być istotne, co może ją interesować, gdzie druga strona ma ewentualnie słabe punkty, jak można to wpłynąć. To są bardzo różne rzeczy. Okej, a jakieś tam przykłady? Dam Ci przykład skomplikowanych negocjacji. To kiedyś wspierałem taką firmę polską w renegocjowaniu warunków współpracy z jedną z 4 największych firm w tej branży na świecie. I ta firma była wtedy warta, ta druga, na giełdzie w Nowym Jorku około $30 miliardów, czyli to nie jest malutka firma, raczej to jedna duża. No to tam przygotowanie to było bardzo kompleksowa sprawa. Zaczęło się w ogóle od analizy tego, co było dotychczas, jaka jest sytuacja dotychczas. I potem analizy, z kim tam w ogóle będziemy rozmawiać, kto tam jest na przykład formalnym decydentem, a kogo możemy pozyskać jako sojusznika, kogo musimy się obawiać. To jest na przykład pierwszy etap przygotowania. Jak ustalisz, jakie to są osoby, to na przykład idzie się tak daleko, że patrzysz, co to są za ludzie, z jakiego kraju pochodzą, w jakim kraju żyli, gdzie na przykład pobierali nauki. Dlaczego? Bo ty będziesz w zależności od mentalności, jak masz międzynarodowe historie, to musisz dopasować różne działania i argumentacje do mentalności tych ludzi. Będziesz zupełnie inaczej to robić z Amerykanami, inaczej z Niemcami, a inaczej z ludźmi na przykład ze wschodu. Jak takie informacje się wyciąga? Wiesz, jakichś szpiegów? Słuchaj, no wiesz, tam była akurat taka sytuacja, że ten mój klient współpracował z tamtą firmą dość długo i oczywiście o niektórych ludziach było coś wiadomo, o innych ludziach nie było wiadomo, no ale to zawsze można na przykład zrobić taki biały wywiad na LinkedInie i tak dalej. I przy czym, wiesz, to jest kupa roboty, to się opłaca tylko wtedy, jak się robi bardzo duże rzeczy. No bo to dla jednego mieszkania na przykład. To bez sensu w ogóle, chodziło naprawdę o duże rzeczy, a dla małych rzeczy, no to trzeba przede wszystkim zobaczyć, dowiedzieć się jak najwięcej właśnie o tej drugiej stronie. I to są często takie ciekawe rzeczy. Dam Ci przykład, podpowiadałem komuś kiedyś, kto chciał kupić pewien biznes, mały biznes od dużego dewelopera, który ten biznes chodził, ale nie za bardzo dobrze chodził, a oni mieli wyobrażenie, że jak to kupią, zrobią to lepiej, ale tamten deweloper nie był chętny tego sprzedać, prawda? Jak robiliśmy bliższą analizę, co się stało, to okazuje się, że żona tego dewelopera zajmowała się prowadzeniem tego biznesu i wcale nie była tak bardzo szczęśliwa, że się tym zajmuje. W związku z tym należało przed dalszymi rozmowami z tym deweloperem porozmawiać z tą żoną i uzyskać z niej sojusznika, uzyskać od niej argumentację, jak można go przekonać w ten sposób.
I to są takie różne ale rzeczy. Ale jawnie, czy na zasadzie takim, że to była raczej taka rozmowa hipotetyczna i bardziej przy kawie, czy na zasadzie takim, okej. Powiedz nam, jakby, jak możemy przekonać twojego męża do tego, żeby odpuścił? Dobrze, słuchaj, to było tak, że tam akurat była jakaś relacja zbudowana, to nie byli całkiem obcy ludzie, więc mogli sobie na luzie porozmawiać. I wtedy mówisz sobie czysto hipotetycznie, mówisz, dobrze, słuchaj, jakby ci się podobało, gdybyś zamiast zajmować się tym biznesem, nie był to atrakcyjny biznes dla kobiety, mogła zajmować się na przykład pielęgnacją twojej urody i tym podobnymi rzeczami. No i jak to poszło, no to w rozmowie rozmawiasz po prostu i mówisz, słuchaj, wiesz co, jak myślisz, jak powinniśmy porozmawiać z twoim mężem, żeby on się zgodził, bo ta osoba kupiła. Prawda? Czyli pozyskujesz sojusznika po drugiej stronie, bo i to przeważnie w skomplikowanych rzeczach tak jest, że tam są różne interesy, często są sprzeczne. I jak to rozegrasz, to mówisz, dobra, no to ci ludzie właściwie to są po mojej stronie, to ja albo jeszcze muszę ich tylko przekonać, albo pokazać, że dla nich jest korzystne, że zrobimy razem to, co zrobimy, no i potem pytam ich o radę. Okej. Okay. Ja poza takim wywiadem, taką analizą jak najwięcej rzeczy, żeby się przygotować, to co jeszcze można zrobić? Słuchaj, no trzeba przede wszystkim samemu przygotować odpowiedź na bardzo kluczowe pytanie, a mianowicie, co druga strona będzie miała z tego, że jeżeli zrobimy tak, jak ja proponuję. Bo my jesteśmy wszyscy mniej czy bardziej egoistami i większość ludzi robi ten błąd, że przedstawia różne rzeczy ze swojego punktu widzenia, a tu trzeba się zastanowić, swój powiedzieć, dobra. A nie jego. Tak, tak, ale to jest jedna strona, ale też punkt widzenia. Mówią o sobie zamiast mówić o tym drugim. Czyli wiesz, nie przedstawiają obrazu jego, jak będzie pewne rzeczy u niego wyglądać, jak zrobimy to tak, jak proponujemy. To jest pierwsza rzecz, to trzeba się zastanowić, dlaczego. Dlaczego on miałby się zgodzić? Daj mu dobre powody. I to jest ta pierwsza rzecz. A druga rzecz, którą wielu ludzi w ogóle nie robi, to jest zastanowienie się, z jakimi kontrargumentami mogę być skonfrontowany. I to jest bardzo istotne, bo tu trzeba się przygotować. To znaczy, jeżeli ja mówię tak, okej, druga strona powie mi to ja muszę na to mieć gotowe odpowiedzi, najlepiej odpowiedzi takie, pokazujące temu mojemu partnerowi negocjacji, że w sumie to jest dla niego korzystne, jeżeli pójdziemy w tym kierunku, którym ja chcę. Tu jest jeszcze w ogóle dobra taka rzecz. Czasem mamy w negocjacjach sytuację, że nasza pozycja ma ewidentną słabość i wiadomo będzie, że nas o to zahaczą. Wiadomo, że nas o to zahaczą. No to wtedy tym bardziej się przygotowujemy na tyle, że wtedy my tą wątpliwość, my o niej mówimy, a nie czekamy, oni już nam powiedzą, bo jeżeli druga strona mi coś powie, to wtedy to jest argument tej drugiej strony. Ona jest do tego przywiązana i ona ubrała ten argument w własne słowa, prawda? A jak ja przewidzę takie rzeczy, że na 100% mi powiedzą to czy tamto, to ja mogę sam o tym powiedzieć. Nie mogę powiedzieć, panowie, no nie muszę wam mówić, że na pierwszy rzut oka wygląda na to, że i mówię o mojej wadzie, ale ubieram tą wadę w takie słowa, że będzie mi to łatwo rozebrać. I potem rozbrajam to. I wtedy on mówi, dobra, to wtedy temu zostawmy, tak? Jakby odpuszczamy to, bo tutaj nie damy rady na tym nic zbudować. To znaczy, nie, wiesz, to zależy, to nie jest takie proste, ale po prostu zwiększam szansę, wiesz? Chodzi o to, że ten konkurent nasz myśli sobie, okej, tutaj na tym argumencie no nic nie ugram, bo on już jakby jest przygotowany do tego. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, żeby się przygotowywać. I teraz ja tak sobie myślę, że jakbym miał bardzo, bardzo ważne negocjacje, to bym zaprosił kogoś, kto jest pokroju mojego konkurenta, po to, żeby mnie ćwiczebnie przeorał i zadawał pytania, na które ja być może nie wpadnę. Czy miałeś takie próbne negocjacje, takie sesje próbne? Ja generalnie, jeżeli pracuję z klientem, to mamy dwa takie główne etapy pracy. Etap numer jeden to jest przygotowanie klienta do negocjacji. To jest strategia, w ogóle jak to ugryźć. Okay? Druga rzecz, jak będziemy argumentować, z czym możemy być skonfrontowani i ta argumentacja, to wszystko wypracowujemy aż do poziomu konkretnych słów, które używamy. Bo to jest bardzo istotne, nie jest wszystko jedno, jak argumentuję klientowi, na przykład takie obrazy buduję jego głowie, bo mogę wpłynąć na to, co on myśli, budując mu obrazy. To jest bardzo skuteczne i tylko obiecują mi wszyscy ludzie, którym to uczę, że mają to w etyczny sposób wykorzystywać. Buduję po prostu te obrazy i to jest ten pierwszy etap. Czyli po tym etapie klient mówi tak, okej, mam rozwiązania, wiem, co zrobić, wiem, co powiedzieć, jak on mi powie. I w jakichś takich prostszych rzeczach, gdzie stawka nie jest duża, to wystarczy, bo on sobie może poćwiczyć. Tam, gdzie jest duża stawka, robimy jeszcze drugi etap, który w Ameryce nazywają lożą zabójców. To oni robią to na przykład z kandydatami na prezydenta, jak są te debaty. To ludzie z ekipy tego kandydata, ci najlepsi siadają po drugiej stronie i robią wszystko, żeby uwalić tego kandydata. Czyli jak ja robię lożę zabójców z klientem,
powiem Ci, no, kiedy się typową taką rzecz robi, to, no, to ja robię wszystko, żeby go uwalić. Mhm. I on musi sobie z tym poradzić. Dlaczego? Bo jak sobie poradzi ze mną, to potem idzie spokojne. Tak. A jak sobie nie poradzi ze mną, to z tym coś trzeba zrobić. I to wszyscy myślą, negocjacje to są takie dyskusje przy stole i tak dalej. Czasem negocjacje to jest na przykład to, jedną z moich hobbystycznych rzeczy, którą robię, to jest wspieranie ludzi, do przygotowanie do rozmów na bardzo wysokie stanowiska w dużych firmach. Mhm. Ktoś startuje do zarządu firmy, która tam ponad miliard obrotów ma i tak dalej, prawda? To jest konkretna sprawa, przygotowuje go do tego. I tutaj akurat jest, przygotowanie też polega też na tym, że przygotujemy pierwszy ten etap, ale potem siadamy i ja próbuję go za wszelką cenę uwalić. Próbuję znaleźć wszystkie słabe strony, a każdy ma słabe strony, tak. I szukamy tych słabych stron i wcześniej przygotowujemy dobre odpowiedzi na te słabe strony, ale on musi to umieć potem zastosować, bo ja mu robię stres jeszcze. Mhm. Czyli to nie jest taka teoretyczne rozważania, tylko ja jestem brutalnie, tak był człowiekiem nastawionym na to, żeby go uwalić. Mhm. No i to działa, tak? I przeważnie działa. Przeważnie działa, a potem ludzie dostają te stanowiska i przysyłają mi następnych klientów, bo to jest bardzo poufne oczywiście. O tym nie mogę mówić komu, co, gdzie. Jak zrobić z Obajtka prezesa, tak? Żeby się tak... Obejtka może nie, ale miałem kiedyś przypadek, na przykład kogoś, kto startował na wiceprezesa jednej z największych polskich firm, jeszcze przed czasami pisowskimi. I on był dobry, ale tam zawsze były jakieś luki. No, tak. No to pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy, to usiedliśmy i mówię, dobrze, wymyślmy wszystkie trudne pytania, które może Ci dać Rada Nadzorcza przy przesłuchaniu. Wymyśliliśmy 18. Do tych 18 trzeba było znaleźć dobre odpowiedzi. Dobre odpowiedzi to są takie, że są zgodne z prawdą, bo tam nie można ściemniać na tym poziomie, no tak. Bo to jest sprawdzane i tak. Muszą być zgodne z prawdą, a jednocześnie muszą ten argument drugiej strony jakoś rozbroić. Tak. Przygotowałem człowieka z tych 18 pytań i jak miał rozmowę, to 17 z tych pytań mu zadali. No i potem został wiceprezesem. Okej, no, trzeba po prostu te odpowiedzi, jakby te wady przekuć na sukces, tak? Tylko znaczy skompensować, tak, to zależy. To bardzo różny sposób się robi, bo, no bo wiesz, ja pracuję z ludźmi, którzy są naprawdę na wysokim poziomie, nie możesz ściemniać. Jakoś sobie trzeba z tym poradzić. I to jest ważna rzecz, bo prawie zawsze mamy sytuację taką, że mamy słabości naszej strony. Tak, naszej, nie da się nigdy. Naszej, no nie ma. Nie ma czegoś takiego. Ale jak to przewidziesz wcześniej, jesteś na to przygotowany i wiesz, co powiesz, to jest łatwiej. To jest o wiele łatwiej. O instalowaniu obrazów, tak? W głowie klienta. Jak to robisz i jak to widzisz? Wiesz co, no, obrazy w głowie klienta to jest dużo sposobów, ale na przykład opowiadasz, mówisz, przedstawiasz różne rzeczy. Po pierwsze, z punktu widzenia klienta, prawda? I robię to w czasie teraźniejszym. To jest bardzo ciekawe. Ty wyobraź sobie. Nawet nie mówię wyobraź sobie. Nie, ja mówię tak. Daj mi jakiś przykład, szybko żeby jakiś przykład znaleźć. Na mieszkaniu coś może, coś z mieszkaniem może. Osoby, które mnie oglądają, często zastanawiają się, jak kupić mieszkanie taniej. Jak ja to robię? No, to teraz wiesz, akurat o mieszkaniach musimy zastanowić, ale dam Ci jakiś taki przykład inny. Ja wczoraj eksperymentalnie zrobiłem na przykład 7-godzinny warsztat dla pośredników nieruchomości jednej firmy. To było w ogóle bardzo ciekawe, bardzo, bardzo fajne rzeczy, tylko tam są proste rzeczy, tak naprawdę są proste. Tam nie ma złożonych rzeczy, ale tam trzeba mieć dobre odpowiedzi, trzeba umieć szybko zareagować. Czyli mówisz tak, mówisz, co się wydarzy, jeżeli na przykład coś się stanie, tak? Czyli to jest taka technika, że jakby pokazujesz mu, co będzie, jak on się na coś nie zdecyduje. No na przykład mieliśmy taki przypadek, że facet miał nieruchomość atrakcyjną, ale nie chciał jej sprzedać, mówi, mi nie zależy, ja mam czas, prawda? To muszę teraz przypomnieć, jak to było. On powiedział, proszę pana, no rzeczywiście, może pan tak zrobić. Pierwsza ważna rzecz, nie, staram się nie iść na konfrontację z tą drugą stroną, bo to wtedy będzie ego przeciwko ego, to jest niedobrze. Mówię, proszę, no może pan tak zrobić, tylko może być tak, że jest sytuacja taka, że rząd wprowadza nagle podatek katastralny, pan z tak wielką nieruchomością, to na pewno nie ma żadnych zniżek i teraz ma pan kłopot i wartość tej nieruchomości też, wiesz, w tym sensie, prawda? Okay, tak, no. Opowiadasz czarny scenariusz, realistyczny, który się może wydarzyć, tak. W czasie teraźniejszym robisz to w sposób przekonujący. Ja teraz trochę improwizuję, to nie bardzo to widać. Ja mam taki jakby swój schemat i on właśnie, ta technika jest w tym schemacie, że zawsze jak kupuję nieruchomość zadłużoną i jakby zanim jeszcze zaoferuję swoją ofertę, złożę i tak dalej, to pokazuję tej osobie, co się wydarzy, jeżeli ona dalej będzie szła tym trybem, nazwijmy to, będzie w tym trybie egzekucji, którym jest, i co się wydarzy, jeżeli ja nie weźmie mojej pomocnej dłoni. Czyli jakby jak, co dokładnie komornik w którym momencie zrobi i jak ona skończy za 2-3 miesiące czy pół roku, z jakim saldem, co będzie dokładnie. Tak. I mówię, to muszę to powiedzieć w sposób przekonujący, ale prawdziwy też. Tak.
żeby ta osoba widziała, bo często nie jest świadoma tego, gdzie zmierza i że pędzi pociągiem, który idzie, pędzi w mur betonowy. Tak, tak? jest. I trzeba, i trzeba ją, tą osobę z tego wyciągnąć, więc zanim jeszcze będę pokazywał, co daję, to pokazuję perspektywę, że mam lepszą, lepszą opcję dla niej. Tak, tylko jeszcze możesz spróbować to zrobić właśnie tak, tą perspektywę, pokazać się teraźniejszym, czyli powiedzieć, proszę pana, no pan oczywiście może nic nie robić, tylko jeżeli pan nic nie będzie robić, to ma pan taką sytuację. Już przechodzę od razu do czasu teraźniejszego. Wiesz, siedzi pan w domu, puka komor, wiesz o co chodzi. Opowiadasz to, co mu opowiadasz, tylko spróbuj w czasie teraźniejszym. Okej, okay. Żeby nie mówić, że za chwilę będzie, Tak. Dlaczego? Z psychologicznego punktu widzenia, jeżeli mówisz w czasie teraźniejszym, to jest znacznie prościej, żeby on sobie film puścił przed oczami tego wszystkiego. I filmy mają silne oddziaływanie na nasze odczucia, wiadomo. No to tu jesteś reżyserem tego filmu. Zrób mu film w czasie teraźniejszym i to jest łatwo przejść, bo proszę pana, jeżeli pan tego nie zrobi, mamy czas przyszły, to ma pan taką sytuację, już jesteś w czasie teraźniejszym, że pan to, robi się to i to, przychodzi to i to, wydarza się to i to, zabierają panu to i to, widzisz? To tak, trzeba zręcznie zrobić, to bardzo dobrze działa. Nie zabiorą, tylko zabierają. Tak, tylko no proszę w etyczny sposób używaj, bo jak to robisz dobrze, jest cholernie skuteczne. Okej, super, zaimplementuję to i wam też polecam spróbować to zaimplementować właśnie przy negocjacjach. Ale proszę w etyczny sposób, dobrze? Róbcie to w etycznych celach, dobra? Jasne. Okej. No tak, to karma wraca. Karma wraca, karma jest obić. Tak, jakby nie było. Business Rider. A już jesteśmy na negocjacjach, to jaki widzisz schemat negocjacji? Żeby, załóżmy, zobrazować osobę, która się tego boi, być może, że jak to zazwyczaj bywa? No, nie mówię o wszystkich negocjacjach, bo nie ma takiego ogólnego zarysu, ale na przykład w tych dużych spółkach, w zarządach, jakby idziesz na spotkanie jako konsultant i widzisz dwie strony i jak to przebiega zazwyczaj? Okej, przede wszystkim jak jestem jako konsultant, to się spotykam zazwyczaj z jedną stroną. Chyba, że mnie strona angażuje do współudziału. Żebyś obserwował też, tak? Ale to niechętnie. Wiesz dlaczego? Bo wtedy ja jestem elementem, który powoduje po drugiej stronie pytania, poczucie zagrożenia, a ja chcę, żeby przeciwnicy mojego klienta czuli się swobodnie, czuli się pewnie. Albo też nie wiedzieli o tym, że za rogiem jesteś ty. I oni mają jakby są przygotowani. Wiesz co, no generalnie od powyżej pewnego poziomu zawsze są ludzie przygotowani. Tylko chodzi o to, żeby nie dodawać tego dodatkowego pytania, kim jest ten człowiek. Jeszcze potem się okaże, że to jest facet, który od 30 lat się zajmuje wspieraniem w takich negocjacjach i tak dalej. To wtedy druga strona może się szybciej zablokować. A najlepszą sytuacją jest taka sytuacja, jeżeli przeciwnicy są tak pewni siebie, tak są zadufani w sobie, że cię lekceważą. Okej. No i teraz, jeżeli ty byś się pojawił, to wtedy mówię, nie bądźmy tacy pewni, ponieważ tu siedzi gość, który nas może położyć. Nie, sygnał ostrzegawczy. Nie wiadomo, kto to jest przede wszystkim, wiesz? Nie wiadomo, kto to jest i to jest sygnał ostrzegawczy i tego lepiej nie. To ja właśnie wolę przygotować klienta. Jeżeli przygotujesz go dobrze, to wystarczy. Jeżeli jest duża sprawa, to robisz mu loże zabójców, czyli my negocjujemy to jeszcze raz i ja jestem przeciwnikiem. Jestem bezlitosnym przeciwnikiem, bo ja wiesz, się uśmiecham, jestem sympatycznym człowiekiem, ale jak muszę, to jestem bezlitosnym przeciwnikiem i on sobie potem idzie. I czasem jest oczywiście tak, że wiesz, że są negocjacje, ktoś przerwie do mnie, dzwoni, mówi, co mam z tym zrobić czy coś. To się zdarza, ale rzadko. Przy dobrych przygotowaniach właściwie nie jest to potrzebne. No to jest racja. Aleks może być, że ma dwie twarze, jest takim miłym, sympatycznym panem, ale jeżeli atakuje, to atakuje no bezlitośnie, bo mieliśmy taką z Aleksem okazję w tamtym roku robić wspólny warsztat na temat negocjacji. No i były takie momenty, że ja jestem z tym samym Aleksem, to jest zabójca przecież. No ale chciałeś zobaczyć, jak to jest, to ci chciałem chociaż trochę pokazać. Jasne. No i to też mi jakby sporo pokazało, że takie zaskoczenie może jakby Aleks mnie zaatakował, możemy trochę zdradzić i mnie to trochę rozbiło, ale za chwilę wróciłem, jakby odtrzeźwiłem się, zwróciłem na chwilę, hej, no to jest jego zagrywka, tak? Tak. Ale niby byłem przygotowany, niby tak wszystko ten, ale jednak gdzieś tam dostałem strzał i potrzebowałem 3 minut, żeby się jakby ocucić i wrócić do rozmowy. Tak. Ten strzał już jakby podniósł moją adrenalinę i już jakby mój stan emocjonalny się zmienił. Tak. I to było piękne, tak? Tak, a poza tym pamiętaj, że jak przygotowałem, to
bombardujesz kogoś właśnie z tą lożą zabójców, to nie dajesz mu jednego strzału, tylko bombardujesz na wszystkie możliwe sposoby. Ja bym nie chciał być nigdy prezydentem i być na... Ale oni tak robią, wiesz, w Ameryce tak robią i to jest ważne. W Polsce myślę, że też, że jakby nawet na prezydenta miasta podejrzewam, że, że są przy debatach jakby są oni przygotowywani, no bo to... Wiesz, nie wiem, nie zajmuję się politykami, także nie wiem, ale to... Bardzo cenna rzecz jest. Przy czym mówię, no opłaca się to robić powyżej pewnej stawki, bo to nie jest ani krótkie, ani to nie jest przyjemne też, bo to, co wtedy ja Ci pokazałem, to było 3 minuty, prawda? Teraz wyobraź sobie, że siedzimy przez kilka godzin i jesteś bombardowany na różne sposoby. No, ale parę godzin nam to zajęło, prawda, ten cały warsztat. Więc... Tak, no ale wiesz, tak naprawdę ostro było chwilkę tylko. Tak, tak. A wracając jeszcze do mojego pytania, odnośnie struktury takiego spotkania, to jak to się zazwyczaj odbywa? No załóżmy, że nie jesteś na tym spotkaniu. Tak. Czy te spotkania mają jakąś strukturę, czy... Wiesz co? To zależy. Ja jestem przeciwnikiem, wiesz, jest strasznie dużo ludzi, którzy mówią, my uczymy z negocjacji i podają Ci struktury, metodologię i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko ładnie brzmi, ale tak naprawdę to jest trochę tak, jak ktoś kiedyś powiedział, chyba Clausewitz powiedział, że żaden plan bitwy nie przeżywa pierwszego wystrzału. Także tu jest różnie. No jest parę generalnych rzeczy. Generalnie jest dobrze z paroma wyjątkami pozwolić drugiej stronie mówić, przedstawić, żeby przedstawili swoje propozycje, swoje stanowisko, bo wtedy Ci będzie łatwiej argumentować na przykład, prawda? A wyobraźmy sobie taką sytuację, że ja jestem deweloperem, który chce kupić działkę i ta transakcja to nie jest tylko cena, termin, co, działka i tak dalej, tylko to jest wiele rzeczy do wynegocjowania, czyli oprócz tych, o których mówiłem, to jeszcze na przykład jaki się uda uzyskać jakie warunki zabudowy i od tego zależeć będzie cena. I jeszcze termin płatności, albo w zależności od tego, czy uda nam się załatwić gaz, przyłącze gazowe, czy wodociągowe i tak dalej, to i to się stanie, to cena wzrośnie, maleje. Tak. Tych rzeczy jest mnóstwo. Tak. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, że może być tak, że ja idę do kogoś do firmy i tam negocjuję, albo na moim gruncie zawsze, że ja zapraszam do siebie, bo mam takie warunki, mam salę do tego specjalną. I teraz, jakie Ty byś dał rady, czyli jakby jak poprowadzić taką rozmowę w taki sposób, żeby taką jakby, no, strukturę byś zaproponował, żebym, skoro ja chcę rozmowę prowadzić i tą całą negocjację, bo ja wiem, co chcę uzyskać, a często druga strona jest mniej świadoma, przychodzi pogadać, a ja przychodzę po coś, to jakbyś zaproponował strukturę, czyli no okej, przychodzą do mnie, siadają No pierwsza rzecz to ja oczywiście, generalna zasada, którą ja stosuję, bądź zawsze przyjazny, dopóki możesz. Większość ludzi naoglądała się różnych filmów, że to negocjacje, to ludzie o kamiennych twarzach, to jest bullshit. Jesteś dla nich miły, sympatyczny i zaczynasz, na przykład zaczynasz od czegoś, co bym powiedział, taki frame, taką ramkę, prawda? Mówisz, że proszę Państwa, bardzo dobrze się widzimy, bo rozumiem, że dzisiaj wypracujemy tu rozwiązanie, jak z tej działki, które Państwo mają, przy tych sytuacjach, które mamy, możemy w obie strony zrobić bardzo dobry interes, prawda? I to jest pierwsza rzecz, czy on się może do tego zgodzić, czy nie. Takie otwarcie, taką ramkę zrobić, prawda? Ta ramka może być różna, to trzeba dopasować. I jak jest ta ramka, to mówisz, że proszę Państwa, no to jak już do tego się zgadzamy, to jak z Państwa punktu widzenia wyglądałoby optymalne rozwiązanie? Żeby oni po prostu, wiesz, wyszli ze swoją propozycją. Dlaczego? Bo część ludzi się boi prosić drugą stronę o propozycję rozwiązania, bo mówią, nie wiadomo, co oni powiedzą, ale przecież zawsze się możesz nie zgodzić. Tak, dokładnie. No? Zawsze możesz się nie zgodzić, a jednocześnie to, co powiedziałem na początku naszej rozmowy, im więcej będziesz wiedział w negocjacjach, tym łatwiej Ci będzie skutecznie argumentować. Tym bardziej będziesz uważał na rzeczy, które w tych negocjacjach mogą Ci zaszkodzić i tak dalej, i tak dalej. Czyli w ten sposób, no i potem patrzymy. Generalnie staram się, żeby się druga strona komfortowo czuła. Ale nie dlatego, że chcę, żeby było miło, tylko to jest też skuteczniejsze. To jest skuteczniejsze, tak, okay, tak. No, nie jesteśmy mili po to, żeby być mili, tylko to jest jakby przemyślane bycie miłym. W tym sensie, okej, jak ktoś jest miły zawsze, to lepiej mu się żyje, prawda? Tak, tak. Bo umówmy się, że tobie się lepiej żyje będąc miłym, bo cię wszyscy lubią. Tak. Natomiast bycie miłym popłaca w biznesie. Tak, tak. W negocjacjach tak, i nawet jeżeli jesteśmy po drugiej stronie stołu. Tak, to jest ważne właśnie, co powiedziałeś, że ja myślę, że generalnie jestem miłym człowiekiem i to mi ułatwia życie, ja nie muszę udawać, że jestem miły, nie muszę się zmuszać do tego, że jestem miły. Jest na to sposób oczywiście, jak rozmawiasz z ludźmi, których nie lubisz, ale to za chwilę, że się nie zmuszam do tego i dopóki mogę być miły, to jestem miły. Dla mnie to, że przechodzę na ostro, to jest wyjątek, jak muszę.
Mhm. To kiedy przychodzisz na ostro? No to zależy, jeżeli druga strona na przykład okazuje mi lekceważenie, takie maksymalne lekceważenie i nie mogę tego wykorzystać jakoś na moją korzyść, no to wtedy zamieniasz się w zabójcę. Zabójcę może nie, ale no zaczynam, daję taki sygnał ostrzegawczy najpierw. Mhm. Daję sygnał ostrzegawczy, że to mówię, nie rób zabawa. Tego dalej, bo ci zrobię krzywdę. Mhm. Okej. Okay. Bo ktoś może z kolei popatrzeć na ciebie i powie, okej, okay, no to jakby no zechceważyć to, że powiedzieć, o miły gość, to za chwilę mu wejdę na głowę. Tak, oczywiście, tylko widzisz, to jest to, co ja też powiedziałem, że to wcale dla mnie nie jest niekorzystne, dlatego że ci ludzie wtedy tracą czujność. Nie ma nic lepszego, jak druga strona cię lekceważy. To taka technika porucznika Colombo trochę, tak? No, może być porucznika Colombo, ale możemy to nazwać w różny sposób, ale jeżeli druga strona lekceważy twoje umiejętności, nie ciebie jako człowieka, ale twoje umiejętności, no to jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Chyba, jest wyjątek, chyba, że masz negocjacje tego typu, że ty powinieneś być dla drugiej strony ekspertem. To wtedy oczywiście musisz dbać o tą pozycję eksperta, musisz dbać o to, żeby się wyrażać jak ekspert, żeby przejąć przywództwo. Wiesz, to dlatego mówię, negocjacje to są tak wiele różnych możliwości, że bardzo trudno byłoby jeden schemat zrobić, to zależy. Okej. Okay. I teraz jaką ty przyjmujesz zasadę, że bardziej w zasadzie pomalutku uzyskujesz ustępstwa, które, nie wiem, jest 10 rzeczy do wynegocjowania, w tym najważniejsze jest cena na przykład, różne inne warunki i byś sugerował, żeby rozmawiać na temat wszystkich innych malutkich rzeczy i na końcu jeszcze domknąć to ceną? Czy na zasadzie, jak kupujesz garnitur, kupujesz duży garnitur, on dużo kosztuje, a później dobierasz poszetkę i te wszystkie inne rzeczy, jako już na zasadzie, dobra, to jak już jest, to... Okej, wiesz, no te negocjacje, przy których jestem zaangażowany, to trudno porównać do kupowania garnituru, bo to bardzo prosta rzecz. Ale to jest taki typowy przykład jakby dodatkowych ustępstw, jak już kupiłeś coś dużego, tak, to małe są. Tak, pierwsza rzecz, którą szukamy, to patrzymy, czy da się kreatywnie w złożonych sprawach znaleźć rozwiązanie, z którym przy tym rozwiązaniu każda ze stron może dobrze żyć, jeżeli się da oczywiście, prawda? I szukamy takich rozwiązań. Ja myślę, że ludzie zbyt szybko i zbyt często przechodzą takich wrogich negocjacji na zasadzie, no to ja ci teraz pokażę. A tu czasem wystarczy po prostu kreatywnie pomyśleć i często da się to zrobić. Tylko żeby kreatywnie pomyśleć, musisz dużo wiedzieć też o drugiej stronie, bo tylko wtedy możesz wymyśleć jakieś rozwiązanie, które mówisz, no właściwie nie pomyśleliśmy o tym, ale to możemy to zaakceptować. Okej, okay, to teraz jak wymyślisz pytania, które będą tę osobę otwierały, będą tę osobę no, odpowiadały nam na pytania, no, co ona myśli, co ona czuje, jakby, czy masz jakieś takie w głowie? No wiesz co, tak na szybko, to jest właśnie to, że pierwsza rzecz pytasz, jak z ich punktu widzenia miałoby wyglądać optymalne rozwiązanie. Jak ci podają różne elementy tego rozwiązania, to do każdego... do każdego z tych elementów starasz się dowiedzieć, jakie korzyści się z tego spodziewają. Czyli wiesz, może się okazać na przykład, że druga strona powie mi coś, co dla mnie nie jest korzystne i nie bardzo chcę to zrobić, prawda? To mam dwie możliwości. Mogę to odrzucić, albo mogę powiedzieć, ok, rozumiem, ale tak naprawdę jakiej korzyści spodziewasz się po tym, że to zrobimy tak, jak ty chcesz? I wtedy, jeżeli się dowiem, jakiej korzyścią się spodziewa, to być może mogę mu tą korzyść w inny sposób zaproponować. I w ten sposób omijam taką rafę w negocjacji, gdzie musielibyśmy no, mieć konflikt. Okej, czyli po prostu wprost się pytasz, tak? Tak, ja jestem zwolennikiem otwartej komunikacji. No bo to trzeba jeszcze wiedzieć o tym, tak? No bo często jest tak, że ludzie mają jakieś powody, dla których coś sprzedają, coś chcą zrobić, ale no nie komunikują tego, bo to jest temat wstydliwy albo... No tak, ale... tak, ale jak to umiejętnie zrobisz, to otwierasz ludzi. To jest właśnie ta umiejętność. To jest właśnie ta sztuka, żeby uzyskać na przypadku tego, co ja robię, masz... kupujesz mieszkanie i musisz wyciągnąć od tej osoby jak najwięcej informacji na temat tego powodu sprzedaży. Tak. I to nie jest takie proste, że pytasz, a dlaczego pani sprzedaje? Albo dlaczego pan sprzedaje od razu? Albo, tak. No, trzeba o to zapytać, ale no, trzeba też ten moment wyczuć i tą relację już mieć tam trochę jakiś fundament pod nią przynajmniej, a nie dzień dobry, dlaczego pani sprzedaje? Tak, przy czym tutaj właśnie ja bym nawet nie pytał, dlaczego pani sprzedaje, tylko starałbym się ustalić właśnie dokładnie to, jakich korzyści ta osoba się spodziewa po tym, że to mieszkanie sprzeda. Te korzyści to niekoniecznie muszą być korzyści finansowe, niekoniecznie muszą być korzyści sensu stricte, że są to korzyści. Taką korzyścią może być uniknięcie pewnych problemów, uniknięcie pewnych komplikacji. Tak. To też jest korzyść. Tylko, że właśnie nie można zapytać osoby, która po prostu sprzedaje mieszkanie, jakich korzyści pani oczekuje od sprzedaży tego mieszkania i znajdziemy optymalne rozwiązanie, no bo to jest jakby
jakby złe zdanie osadzone, czyli jakby sama metoda jest super, poszukajmy tego może, bo są osoby, które mnie oglądają, które kupują mieszkania, które chcą kupować mieszkania i być może to będzie dla nich korzyścią, bo ja jestem, ja też czasem pytam wprost, jaki jest powód jakby sprzedaży, tak? Tak, bo przecież mówi pani, że fajnie się tu mieszka, prawda? Chciałbym wiedzieć. Tak. No, ale przecież wiesz, ja bym może nie pytał dokładnie, jaki jest powód sprzedaży, tylko mówię, proszę panią, tak między nami, właśnie próbujesz to jak najszybciej sprowadzić na, taki, na taką relacyjną. Proszę, tak między nami, to, to co powoduje, że pan to mieszkanie chce sprzedać? Widzisz? Nie mówię, jaki jest powód, tylko co powoduje. Jakoś nie wiem, ale to pytanie ma większą szansę, że dostanę odpowiedź. Pytasz jakby o, o powód, a nie o... Tak, ale powoduje, że coś, jakiś czynnik powoduje, wiesz? Że chodzi o to, bo powód jest rzeczownikiem. Pytam o rzeczownik, jaki jest powód? Nie potrafię tego wytłumaczyć dlaczego, ale większą szansę uzyskania odpowiedzi, jak użyjesz czasownika. Tak? Co powoduje, że pan chce to sprzedać? Na przykład. To są takie niuanse, ale tego jest bardzo dużo. Jasne, okej. Okay. No to, bo to jest o wiele miększe, jakby wejść na miękko i to jest jakby mniej wchodzenie w czyjąś prywatną rzecz, kiedy ta relacja jeszcze nie jest głęboka. Tak? Jak on zapyta, zawsze trzeba być przygotowanym na różne odpowiedzi. Jak on powie, że ma na co do pana obchodzi, to trzeba mieć na to dobrą odpowiedź, prawda? Na przykład, proszę pana, obchodzi mnie to na tyle, że mi zależy na tym, że jak dojdzie do transakcji, żeby pan był całkowicie zadowolony. Im więcej będę wiedział, co pana zadowoli, tym łatwiej możemy taką transakcję skonstruować. Dokładnie. Bo nie chcę kupować od osoby, która nie jest do tego przekonana. No. A robi to pod przymusem. Chociaż to akurat. No to jest różnie, nie? Ale wiesz, ale, ale po prostu podaję w ten sposób, prawda? Jeżeli to jest bardzo istotna rzecz w negocjacjach w ogóle, jak się przygotowujesz do negocjacji, dobrze jest przygotować różne pytania, bo nie tylko po to, żeby się dowiedzieć, ale pytaniami przejmuje też przywództwo w każdej rozmowie. Jeżeli jedna osoba pyta, druga odpowiada, to ta pytająca ma w tym momencie przywództwo. Tak, ma kontrolę. I generalnie jest dobrze mieć przywództwo. Więc to jest pierwsza rzecz, ale po drugie, i żeby się też dowiedzieć, i teraz do pytania musimy być przygotowani, że po drugiej stronie może być ktoś chociaż odrobinę wyszkolony. Jak ktoś jest odrobinę wyszkolony, dostajesz pytanie, na które nie chcesz odpowiedzieć, to natychmiast odpowiadasz, do czego potrzebujesz tej informacji. Tak jak on powiedział, po co to panu, co pan obchodzi, to jest taka mniej kulturalna forma, do czego potrzebujesz tej informacji. Więc jak ja chcę, wiem, że zadam jakieś pytanie, to muszę być przygotowany na to, co powiem, jak druga strona mi powie, po co mi ta informacja. I to musi być właśnie wyrażone korzyściami tej drugiej strony. Tak on powie, co pana to obchodzi, wie, proszę pana, chodzi mi o to, że jeżeli będziemy budować tą transakcję, żeby pan był naprawdę zadowolony. Widzisz, sprzedaję korzyść tej drugiej strony. Tak, i ona wtedy mówi, kurde, głupio, że zapytałem. Tak nie, to jest okej, wiesz, to buduje relacje potem, przy czym to są akurat bardzo proste rzeczy. No, ale ta osoba pytając o to, tą relację trochę, trochę ją rujnuje. Czyli to, co ty zbudowałeś, to ona trochę jakby spłaca, bo może się źle, niekorzystnie czuć, niekomfortowo, że ktoś obcy wchodzi z nią w relację, prawda? I ale wiesz co? Właśnie niekoniecznie, bo jeżeli ja to umiejętnie robię, na przykład ja też jestem, ja wybaczam, ktoś mi, wiesz, zadaje głupie pytanie, to ja się nie dziwię, mówię, wie pan co, no dobre pytanie, staram się, żeby on się komfortowo czuł, żeby w żadnym wypadku nie atakować jego poczucia własnej wartości też, bo poczucie własnej wartości jest największą świętością każdego człowieka i to jest teraz bardzo istotne, nawet jak ja muszę skorygować jego wyobrażenia, na przykład masz pewnie taką sytuację, że kupujesz jakiś obiekt i ten człowiek ma jakieś nierealistyczne wyobrażenie jego wartości, prawda? No właśnie. To jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby nie atakować jego poczucia własnej wartości? Nie, nie powiesz mu, proszę pana, pan jest idiotą, pan nie ma zielonego pojęcia, prawda? Tylko powiem, proszę pana, wie pan co? To, co pan teraz mówi, to się bardzo często zdarza wśród ludzi, którzy sprzedają nieruchomość, prawda? Tylko, że w tej chwili, kiedyś to rzeczywiście tak było, ale w tej chwili mamy sytuację taką, że i mówisz, na czym polega różnica. Okej. Okay. Ja mam taką technikę tutaj, że ja często zadaję pytania, które jakby sugerują, że ja wiem, że to jest złe, nie informując go o tym, tylko mówię, pytając go, czy tak jest na pewno, wtedy, żeby mu zasugerować, ja wiem, że ta nieruchomość ma tą wadę i generalnie buduje jego niskie poczucie wartości tej nieruchomości w oparciu o pytania. Dzięki temu nie obrażam i nie atakuję go personalnie. Wiesz, możesz i tak oczywiście, przy czym ja osobiście, ale to jest kwestia osobistego podejścia, to ja właśnie wolę ten wariant powiedzieć, wie pan co, no to co pan mówi, to ten sposób wyceny, to faktycznie bardzo często spotyka się wśród ludzi, którzy no albo kiedyś sprzedawali, albo rzadko sprzedają. Ale sytuacja w tej chwili jest taka, że
i opisujesz zmienioną sytuację. Wtedy nie mówi, że on się nie zna, tylko mówi, że mamy nowe okoliczności i te okoliczności wymagają innego podejścia. Ja troszkę abstrakcyjnie mówię, to na konkretnym przykładzie można znacznie lepiej zrobić, ale w ten sposób oszczędzasz poczucie własnej wartości. To jest bardzo ważna rzecz. Business Rider. Jakie jeszcze pytania możesz zadać twoim zdaniem? Które pomogą nam dojść do celu. Wiesz co, ja mam tutaj kłopot, bo ja nie mam katalogu pytań, z którego wybieram, tylko ja po prostu na wyczucie to już robię. Ale generalnie, żeby to były pytania otwarte najlepiej, pytania dotyczące właśnie tego, jak sobie druga strona wyobraża, co jest dla niej ważne, jakich korzyści spodziewa się z określonych działań, prawda? Jakich zagrożeń chce uniknąć, właśnie w ten sposób postępując. Po prostu pytania dotyczące przede wszystkim motywacji i sytuacji tej drugiej osoby. To będzie zależało od rodzaju negocjacji oczywiście, prawda? Przy złożonych rzeczach, no to tego trochę jest więcej. To trzeba przeanalizować, to wtedy przygotować. Ale generalnie w tym kierunku, im więcej będziesz wiedzieć, co się dzieje w głowie drugiego człowieka, co nim kieruje, o co mu chodzi, tym prędzej będziesz mógł znaleźć kreatywnie jakieś rozsądne rozwiązanie. Dokładnie tak. Prawda? A jeśli chodzi o na przykład o domykanie, załóżmy, że domykanie negocjacji, domykanie transakcji. Widzisz, że ktoś złapał rybkę, tak, w wędkach widziła, tak? Tak. I już widzisz, że jakby jest tam w oczach dolary, widać już. Natomiast robi krok do tyłu, musi się wycofać, tak? Jakby, jak ty postrzegasz kwestię domykania negocjacji, transakcji, czy wywierania wpływu, żeby to sygnalizować? No ale wiesz, to zależy w jaki sposób on robi ten krok do tyłu, prawda? No widzisz, że jest przy stole, ale mówię, ja muszę wszystko sobie przemyśleć, porozmawiać z żoną, albo przedyskutować to i tak dalej, to jakie ty masz podejście do kwestii właśnie dociskania, domykania tu i teraz? Wiesz co, ja generalnie nikogo nie przymuszam, ale staram się sprawę załatwić szybko, prawda? Jak on mówi, proszę pana, no muszę jeszcze porozmawiać z żoną, to ja mówię, proszę pana, no ja to rozumiem, ale tak naprawdę co z tej rozmowy z żoną może wyniknąć? Widzisz? I postaram ustalić. Czyli nie pytasz, kto nosi spodnie, pan czy żona? Nie. Co z tego może wyniknąć? On mi na przykład mówi, no bo jakbym to kupił bez żony, to bez zgody żony, to wtedy byłby kłopot, prawda? Albo sprzedał bez zgody żony. To ja wtedy mówię, rozumiem. Rozumiem, a okazuje mi zrozumienie. Mówię, rozumiem i wtedy wiem, że muszę go podkołczować, bo on tą naszą propozycję musi jeszcze żonie sprzedać. To jest częsty przypadek, że jeżeli rozmawiamy z kimś, kto nie jest jedynym decydentem w firmie czy gdziekolwiek, to muszę go kupić. Wtedy mam ambasadora, ale muszę go ewentualnie podkołczować. Mogę powiedzieć, proszę pana, no ja rozumiem, no ale tak między nami, pan widzi, że to jest dobre rozwiązanie, prawda? No mówi tak, no właśnie, no to jak pan myśli, jakie obiekcje może mieć żona? I wtedy wiesz, on mi mówi obiekcje, ja mu mówię, co on ma powiedzieć. Kołczuję go po prostu. Okej, no pod warunkiem, że on jest już zdecydowany, prawda? Bo... Tak. Znaczy, jak mniej wiem, wiesz o co, to jest wszystko bardzo elastyczne. Ja ci podaję po prostu na przykładzie. W branży nieruchomości, w której ja jestem, to często jest tak, że pośrednik nie jest przekonany i trzeba, jeżeli już go kupimy, to wtedy przekonać go. Ja często, jak prowadziłem biuro nieruchomości, to uczyłem moich pracowników i agentów, jak mają tą ofertę przekazywać dalej, żeby ona została przyjęta. I on mówi, nie, boję się, bo to jest za nisko, skandalicznie nisko. No właśnie, teraz przejdźmy sobie do takiego tematu, że twoja oferta, którą chcesz złożyć na negocjacjach, jest absurdalnie niska, czyli jest po prostu skandalicznie niską ofertą, poniżej tego, co oni oczekiwali i jak sobie poradzić z takim może strachem i przed złożeniem, bo często trzeba tę ofertę złożyć i jakby jak będziesz chciał kupić mieszkanie okazyjnie, to nie możesz kupować po cenach wyjściowych i średnich cenach rynkowych, bo wtedy nic nie zrobisz, tylko musisz znaleźć kogoś, kto jest zmotywowany. Tak, tylko teraz jest pytanie właśnie, co nazywasz skandalicznie niską, czy to jest skandalicznie niska dlatego, bo faktycznie oferuje dużo poniżej wartości tego, co to jest, czy jest skandalicznie niska, ponieważ oferuje dużo poniżej tego, co wyobrażają sobie właściciele. I teraz tak. To są dwie różne rzeczy. No właśnie, dwie różne rzeczy. I teraz nisko od czego? I teraz często to jest tak, że właściciele są więcej niż to jest w ogóle warte, ale w moim zawodzie, w zawodzie flipera obrotu nieruchomościami,
to, żeby kupić nieruchomość, na nim zarobić, muszę kupić poniżej tego, co jest średnia rynkowa. Mhm. Czyli muszę, ta wartość rynkowa jest, jest płynna, nie, mhm. ma, nie ma takiej granicy, że teraz chodzą po 8500 mieszkania i to jest jakiś tam standard, tak? Tak. No bo to się zmienia, to zależy od balkonu, od piętra, od osiedla, od bloku, od wielkości, od układu, od wielu rzeczy, więc ta wartość jest płynna. Tak. Jest taka wartość, jaką my jej nadamy podczas rozmowy. I teraz często jest tak, że ktoś chce na przykład z jakąś kwotę, natomiast ja muszę zapłacić 70% wartości, załóżmy, że ktoś chce wartość rynkową, taką w miarę taką jeszcze potencjalnie zjadliwą ofertę, czyli nie jest kosmitą i nie chce, cena nie jest kosmosu, też, tylko taką jeszcze w miarę się przyzwoitą, ale ja, żeby kupić i zarobić, muszę złożyć mu niższą ofertę, ponieważ w innym wypadku to nie ma dla mnie sensu. Okej, dobrze, ale w takim razie jesteś gotów zaryzykować, że negocjacje skończą niepowodzeniem? Oczywiście, że tak. No to oczywiście. Wtedy wiesz. No, to... no tak, tylko chodzi o to, że często jest lęk przed odrzuceniem. Aha. I tutaj no, ja uznaję taką zasadę statystyczną, że no, tutaj nie ma, tak jak u Ciebie jest, 100% praktycznie albo wieloprocentowa gwarancja sukcesu. Albo... Tak, bo są inne negocjacje. Tak, natomiast tutaj musisz być przygotowany na odrzucenie i to jest, to musi być przygotowane na odrzucenie i prawdopodobnie większość transakcji albo ofert będzie odrzucona. No bo no. Natomiast dla tej jednej perełki, którą kupisz, warto oczywiście. Warto. Okej, no więc wiesz, to nie jest działka tego, co ja akurat robię, ale myślę, że to jest kwestia przede wszystkim psychicznego przygotowania. Psychicznego przygotowania, czyli ja bym na przykład, gdybyś chciał Twoich ludzi przygotowywać, to ja na Twoim miejscu przygotowałem ich w ten sposób, że robilibyśmy loże zabójców właśnie, gdzie oni musieliby mi proponować oferty, które ja bym wyśmiewał. Mhm. I to jest coś takiego, że jakbyś z nimi to dzień porobił, że oni ci mają skandalicznie niskie oferty proponować i ty ich za każdym razem wyśmiewasz, obrażasz na różne sposoby, to część ludzi może ci się załamać, będzie potrzebowała terapii, ale wtedy nie potrzebujesz do tego zawodu. A część ludzi po prostu mówi, okej, to jest w sumie normalny element gry i nic się nie dzieje. Dokładnie. Tu jest potrzebna pewność siebie, a to pewność siebie się wyrabia doświadczeniem i sukcesami, prawda? Tak, sukcesami. Sukcesami się buduje ta pewność siebie. Tak. Ja pamiętam, jak nie umiałem kupić. Często pośrednicy, którzy są 5-10 lat na rynku, pytają się, ale jak ty kupujesz te mieszkania? Przecież ich nie ma. Bo on nie wierzy w to, że się da. Tak. I to jest jego problem. Ma wiedzę, ma doświadczenie, wie, co jest dobre, co złe. Porusza się po tym rynku, natomiast nie brakuje mu tego sukcesu i tego potwierdzenia, że to jest realne, że to jest możliwe, bo to jest takie coś, kupienie poniżej wartości rynkowej teraz w tych czasach to jest coś takiego, że ludzie się pokażą w głowie, jak to jest możliwe. Tak. A są, ja dzisiaj kupiłem sobie dwa mieszkania. No super. Przed wyjazdem do Warszawy podpisałem dwa akty i to jeden kupiłem z moim absolwentem z funduszu, czyli ja sfinansowałem jego zakup, a drugie mieszkanie kupiłem jakby po prostu dla siebie. No do, tak. na flipa. I obie transakcje są poniżej wartości rynkowej. No tak, tylko po prostu ty się nie boisz odrzucenia. Tak. Ty nie boisz się odrzucenia i być może, ja to spekuluję, bo tego nie wiem, ale być może nie masz takiego programu, który ma wiele osób pod tytułem Co inni o mnie pomyślą. Tak. Mam, jak każdy ma. Natomiast ja sobie zdaję sprawę, że w tym przypadku muszę to wyłączyć. Ten program jest, potrafisz. Jest do wyłączenia, bo inaczej bałbym się składać kolejne oferty. Jasne, oczywiście. Oczywiście. No ale to jest, masz akurat tu specyficzną branżę, specyficzny sposób, prawda? Tak. Funkcjonuje to super. Akurat jakby w tej dziedzinie, bo moja branża jest bardzo szeroka i te negocjacje, tak, zakup działki się totalnie różni od zakupu mieszkania, bo tych parametrów jest 10 razy mniej przy mieszkaniu i łatwiej się negocjuje i prosi. To może potrwać 15 minut. I właśnie, jeszcze takie pytanie, które ostatnio robiłem webinar na temat negocjacji. Tam padło takie pytanie, czy lepiej negocjować krótko, czy lepiej jakby dojrzewać i spotykać się wiele razy i jakby podgrzewać cały czas, czy jakby na spokojnie? Słuchaj, no to jest znowu takie pytanie... Trudne. Nie jest trudne, jest po prostu pytaniem bardzo ogólnym. Ja jestem zwolennikiem negocjowania skutecznego. To znaczy, że generalnie, ale to jest moje podejście, teraz nie jest jedyne możliwe, ja staram się możliwie szybko zdobyć zaufanie drugiej strony. Zaufanie tego rodzaju, że druga strona po pierwsze wie, że ja wiem, o czym mówię, czyli nie mówię opowiadam jakichś niestworzonych historii i po drugie, że ja jestem gotów do rozmów, żebyśmy partnersko znaleźli jakieś rozwiązanie, które będzie dobre dla dwóch stron. Staram się to osiągnąć jak najszybciej i jak już to mam, no to wtedy bardzo konkretnie staram się ustalić szczegóły. Ale oczywiście to jest
moje podejście i ja wiem, że są ludzie, którzy to ciągną, budują, ale tak naprawdę ci, którzy to długo ciągną, to bardzo często można to wytłumaczyć tym, że oni po prostu bardzo długo budują relacje, bo oni bardzo długo potrzebują, żeby zdobyć zaufanie tego człowieka. Zdobyć zaufanie albo wyciągnąć z niego te istotne informacje. Ja pamiętam, dobrze. Takie moje negocjacje kiedyś trwały bardzo długo, bo tam 3-4 spotkania przy zakupie domu na flipa, więc to nie było nie wiadomo co. Natomiast tak długo to trwało, bo za każdym razem ta osoba się coraz bardziej otwierała i mówiła coraz więcej na temat jej motywacji, ile potrzeba pieniędzy, w jakim czasie. Tak. I dopiero przy ostatnim spotkaniu udało mi się tę informację wyciągnąć i zaproponować ofertę, która ona przyjęła, bo była dla niej atrakcyjna. Tak, tak, ale widzisz, to co potrzebowałeś, to nie był długi czas, tylko potrzebowałeś informacji. I w tym konkretnym przypadku zdobycie tych informacji trwało dłużej. Tak. I dlatego ja mówię, no negocjacje będą trwały tak długo, żeby były skuteczne, aż będziesz miał te informacje i wypracujesz rozwiązanie. Czasem da się zrobić szybko, czasem nie. Wiesz co, jeśli chodzi o jakieś takie poważniejsze rzeczy niż kupno skarpetek albo kupno chleba, to generalnie mówię dlatego, że być może są jakieś wyjątki, ale generalnie to jest tak, że my robimy interesy z ludźmi, którym ufamy i ludźmi, których lubimy najlepiej. W związku z tym, jeżeli ja mam albo mój klient ma sytuację, że ma zbudowane takie relacje z kontrahentami, że oni mu ufają i że oni jeszcze go jak jeszcze lubią, to już w ogóle, bo to nie robią tego interesów, nie robią komputery, no to jest bardzo duże ułatwienie. To ułatwienie zresztą wiąże się z paroma rzeczami. Po pierwsze, jak masz relację z drugą stroną, to łatwo możesz uzyskać informacje, których innymi środkami w ogóle byś nie uzyskał. Informacje to jest bardzo cenna waluta, to jest to, co potrzebuję, żeby wypracować jakieś rozwiązanie. Zwłaszcza jeżeli robię negocjacje przyjazne, nie, że robimy jakiś konflikt, prawda? Pierwsza rzecz to jest informacje. Druga rzecz, że to jest w życiu to jest troszkę tak, że są niby rzeczy wszystkie oficjalnie jakoś poukładane, ale bardzo dużo ciekawych rzeczy dzieje się tam gdzieś pomiędzy. W takiej szarej strefie między tymi oficjalnymi jakimiś stopniami, prawda? Jeżeli nie masz relacji, druga strona nie ma zaufania, no to nigdy nie będziesz mógł z tego skorzystać. A jeżeli masz, no to wtedy znacznie łatwiej ci będzie osiągnąć sukces. I to jest tak ważne. Ja miałem jakiś taki przypadek. Jeden z moich klientów, międzynarodowa firma, osoba, z którą współpracowałem, zaangażowała mnie, żeby ją tam trochę wesprzeć, bo oni startowali do biznesu w zupełnie innej branży. I ja mówię tak, słuchaj, no tak między nami, to tak naprawdę nie szkoda wam kasy, to już dawno temu było, teraz to ja wiem, ale mówię, nie szkoda wam kasy, przecież tak naprawdę biorąc pod uwagę sytuację, to nie macie żadnych szans. A ta osoba mi mówi, Aleks, ja wiem. My wiemy, że my to przegramy, ale my to robimy po to, żeby w tej branży, w tym dziale poznać ludzi, którzy decydują, poznać konkurencję, zobaczyć i z tymi ludźmi też rozmawiać. Czyli to było takie rozpoznanie bojem, czyli idziesz i po prostu wiadomo, że nie wygrasz, ale idziesz po to, żeby zbudować relacje. Ale to był jakiś przetarg, czy to było bardziej... To były przetargowe rzeczy, ale bardzo duże, nie? To już tak, wiesz, bardzo konkretne. Okay. Na przykład. Chodzi o to, żeby wejść do gry po prostu, tak? Żeby wejść do gry niekoniecznie... Tak, ale wejść do gry w tym sensie właśnie, to wejście do gry polega na tym, że poznajesz kluczowych ludzi, poznajesz decydentów i próbujesz z nimi zbudować relacje. I następnym razem, jak jest jakaś historia, no to po pierwsze nie jesteś człowiekiem z ulicy, po drugie zbudujesz dobrą relację, to być może masz wpływ na kształt tego przetargu, na to, co tam jest i tak dalej. I tak powoli idziesz do przodu. To jeśli chodzi o duże firmy, ale nawet jeśli chodzi o pojedyncze osoby, to też jest bardzo ważne. Ja jak pokonam lenistwo, to skończę moją książkę o relacjach w biznesie, bo mam taką prawie gotową. To tam jest bardzo istotne, że my przez relacje to bardzo wiele rzeczy możemy uzyskać za darmo od ludzi, do których byśmy normalnie nie mieli dostępu, a ci ludzie chętnie nam pomogą, Zgodzę. Jakiś przykład, jakbyś mógł podać, na przykład swojego podwórka czy swoich klientów? Słuchaj, z mojego podwórka to jest to, że ja zacząłem, jak wiesz, kiedyś jako sprzedawca gazet na ulicach w Austrii, prawda? I wszystko, co się nauczyłem po drodze, oprócz tego, że nauczyłem się sam na błędach, to byli to różni ludzie, którzy byli na każdym etapie znacznie lepsi ode mnie i tak naprawdę nie mieli żadnego interesu w tym, żeby ze mną się zadawać, ale ja budując z nimi relacje pozyskiwałem zawsze bezpłatnych mentorów z górnej półki.
I to przez wiele lat tak trwało. Teraz ja z kolei jestem mentorem, że jest parę osób, którymi się opiekuję, którymi wspieram. Nie mają z tego żadnej kasy, w ogóle mi o to nie chodzi, ale oni zbudowali ze mną fajną relację, są to fajni ludzie i mogą korzystać. Tak, właśnie przez tych ludzi się poznaliśmy zresztą i zaprosili mnie do tego grona. Byłem na jednym spotkaniu wyjazdowym parę lat temu. Także wiem dokładnie. A być może kojarzysz jakiś, nie wiem, z otoczenia swoich klientów, którzy na przykład dzięki relacjom zrobili bardzo duży biznes. Bo nie mówię o relacji pod tytułem znam kogoś i w sensie po znajomości coś załatwiłem. Tak, no bo to, okay, to też są relacje i to też jest bardzo ważna rzecz, szczególnie z osobami, które decydują. Słuchaj, dam przykład taki na... To niekoniecznie klient jako firma, tylko klient jako pojedynczy człowiek. Mhm. Jeden z moich klientów dzięki zbudowaniu paru relacji uzyskał informacje, które doprowadziły do tego, że on w swojej karierze przeskoczył dwa szczeble, zostając prezesem sporej firmy gdzieś tam. Mhm. Ale takim konkretnym, nie że jakaś firmka, rozumiesz? Mhm. Ale to tylko dlatego, że go ludzie znali, mieli do niego zaufanie, wiedzieli, że jest w porządku i wiedzieli, że jest dobry. Mhm. To są relacje. No dokładnie. I teraz ktoś, nie wiem, wchodzi w jakąś branżę, załóżmy, że to będzie branża nieruchomości. Mhm. Ja wchodziłem w tę branżę, kiedy nie znałem nikogo, ani jednego specjalisty, ani jednego urzędnika. A dzisiaj będąc w tym rynku, po prostu automatycznie poznaję tych ludzi i te relacje, dbam o nie, jakby doceniam te relacje, jakby dzięki czemu jakąś informację uzyskać mam o wiele prościej niż jakby, nie wiem, poszedł do osoby obcej. Oczywiście. Często no i to popłaca, więc oczywiście. Jakby... Wiesz, tobie pomaga też to, że przy całej twojej sprawności biznesowej jesteś sympatycznym człowiekiem. Tak. Ja na przykład, ja się z tobą chętnie zawsze spotykam, nie robimy specjalnie jakichś interesów, ale spotykam się z sympatycznym człowiekiem Danielem Siwcem, z którym mogę na różne tematy porozmawiać. No właśnie, teraz to jest budowanie relacji. Dlaczego myśmy jeszcze nic razem nie zarobili? Może nie potrzebujemy. Wiesz, ja mam ten problem, że ja nie mam presji, żeby zarabiać, bo ja właściwie to nie musiałbym już pracować. Ale wiesz, biorę rzeczy ciekawe. Jak się jakieś ciekawe zadania znajdą, no to ja robię. Ja właśnie... Ja zawsze mówię, ja nie jestem przedsiębiorcą, ja jestem artystą. Artystą w tym sensie, że biorę sobie ciekawe przypadki i robię z nich jakieś arcydzieła, wiesz, staram się zrobić coś naprawdę dobrego. No ale to możemy sobie o tym pogadać, wiesz, ale jako ciekawostka po prostu dla tych, co oglądają, że my się znamy tak długo i tak naprawdę znamy się po prostu tak, jak człowiek z człowiekiem. Dokładnie. Jak człowiek z człowiekiem, znamy swoje historie, wiemy, co każdy z nas osiągnął i myślę, że mamy obopólnie szacunek i sympatię i to jest ważne. Właśnie, rozmawialiśmy kiedyś na temat tego, co byśmy mogli zrobić razem i to mówiliśmy o takim wspólnym warsztacie dla moich absolwentów, którzy chcieliby jeszcze podnieść bardziej swoje kompetencje i kwalifikacje i oni właśnie często właśnie mówili, że potrzebują, potrzebują tych kwestii negocjacji. Ja oczywiście dostarczam im taki warsztat, natomiast można ten temat ugryźć na wiele różnych sposobów. Tak jest, oczywiście. Więc jeżeli Was interesuje warsztat z Aleksem, to dajcie znać w komentarzu. Oczywiście. Jeśli chcielibyście, żebym coś takiego zrobił, to będzie dla mnie impuls do tego, żebym to docisnął. No, przyjesz, ja się przeprowadzam w poniedziałek do Międzyzdrojów na lato, więc przyjedziesz, pochodzimy po plaży, porozmawiamy, może coś wymyślimy. Dokładnie tak. A jak nie, no to przynajmniej przywiesz, pogadamy sobie. To jest właśnie ta piękna rzecz. Ja myślę, i to dla tych widzów, dla naszych widzów to jest ważne, żeby budować relacje po prostu dlatego, bo jest fajnie znać różnych fajnych ludzi, bo wielu ludzi robi ten błąd, że mówi, ja buduję relacje tylko wtedy, jak coś z tego mogę mieć. Tak. A to jest bzdura. Poza tym nigdy nie wiadomo, co wyniknie z jakiejś relacji. No może, ja bym nie powiedział, że to jest bzdura, bo tak jest po prostu, ale no to nie jest dobre, bo to jest jakby taka interesowność i relacja oparta tylko i wyłącznie o interes i ludzie to wyczuwają i oni takie relacje wtedy nie kontynuują. Tak, to są często ludzie, którzy się specjalizują jako specjaliści od budowania relacji. Potem masz kontakt z takim człowiekiem i mówisz, przecież to widać, że ten człowiek tylko buduje te relacje po to, że coś od siebie może uzyskać. No to bullshit. No, to jest ciekawe. Nasza relacja na przykład prywatna nie jest oparta o jakikolwiek biznes. Nie. To, że ja Cię zaprosiłem, to też takie, wydaje mi się, że to jest bardziej wynika z relacji, ale też bardzo, bardzo fajnie przyjął się pierwszy odcinek. Natomiast jakby myśmy też nie zrobili nigdy żadnych pieniędzy wspólnie. Nie, nie. Ani nie wydali, ani nie zrobili. I to jest jakby no dzisiaj wydałeś benzynę na naszą jazdę. Ale ja oczywiście jestem pragmatykiem przy okazji mam jeszcze inne rzeczy. Nigdy nie jadę do Warszawy. Oczywiście. W jednym celu szukam sobie dwóch, trzech pretekstów, tak jest. Żeby optymalizować. Tak jest.
I właśnie, chciałem Cię się zapytać na temat Twojego stylu życia, bo on jest specyficzny. To, o czym mówiliśmy na samym początku, że o, jakby większość ludzi myśli, jak tu zarobić pieniądze, chcę mieć ich jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. A Ty powiedziałeś sobie, ja więcej nie potrzebuję. Żyjesz na fajnym poziomie, masz wszystko to, co chcesz i, co jest ważne, umysł cieszy się z życia, bo ja widzę Twoje posty i widzę, jak Ty masz frajdę z małych, fajnych rzeczy. Ja się tego uczę, przyznaję, tego uczę i jakby mam w tym sukcesy, żeby z tych małych rzeczy, z tych drobnych, takich malutkich rzeczy umieć się cieszyć, bo wtedy Twoja jakość życia rośnie. Tak. Więc jakbyś mógł jeszcze o tym powiedzieć, ten temat poszerzyć. Dobrze, ale dokładnie w którym kierunku chcę, żebym poszerzył, bo to mógłbym znowu opowiadać godzinami. Okej, teraz jakby jak przekonać taką osobę, która być może myśli w kategoriach zarabiania, non-stop zarabiania i czasami wpada w taką pułapkę, w której ja też byłem, że już po prostu się zapętla ta ilość zadań, obowiązków, biznesów, projektów, że już po prostu nie potrzebujesz tyle, że, no, że aż tak dużo nie jest Ci potrzebne, a mimo tego robisz, mimo tego dalej jedziesz, a naprawdę no, to nie jest Ci potrzebne, bo możesz się cieszyć z dużo mniejszej ilości i pieniędzy, i projektów, i sukcesów. Tak, więc wiesz, ja mam generalnie taką zasadę, że ja nikogo nie przekonuję. Dlaczego? Bo ja nie mam prawa twierdzić, co jest dobre dla innego człowieka. Ale wiem, co jest dobre dla mnie i ja się chętnie, bez jakichś problemów, dzielę tym, jak ja to robię, co jest dobre dla mnie i każdy może sobie wybrać. Więc ja po prostu pokazuję różnym ludziom różne elementy mojego życia. Jak to wygląda? Jak wygląda mój dzień na przykład? Z kim ja przebywam? Z kim jestem w jakimś bliskim związku? Ile czasu w tym wszystkim spędzam? I to jest po prostu... Ja to robię przez przykład, bo inaczej co mam mówić? Jakie mam prawo powiedzieć, co ty masz robić z twoim życiem? To jest twoje życie, żyjesz, będziesz żył w zupełnie innych czasach, jesteś znacznie młodszy ode mnie, wiesz, jakie mam prawo? Ale mogę ci powiedzieć, patrz, ja na przykład pracuję zarobkowo, naprawdę, kiedyś mówiłem 50 dni w roku, teraz chyba nawet nie tyle. Ja dużo czasu spędzam nad morzem, bo lubię morze, dużo czasu spędzam z moją aktualną żoną, którą też jest nietypowy przypadek, bo ona ma połowę lat tyle co ja i to był, nie był powód, że jesteśmy razem, tylko właśnie mimo tego mamy bardzo dobry związek i tak dalej, więc ja mogę dzielić się i tak naprawdę jak zobaczysz, to ja robię na przykład na fejsie czy w mediach społecznościowych, ja tam w ogóle nie przechwalam się niczym, ale dzielę się różnymi informacjami, jak można do czegoś podejść, jak można to zrobić. Po prostu myślę w ten sposób, że jak mówiłem, poprzez relacje ja się bardzo wiele nauczyłem od różnych ludzi. I teraz, mając samemu bardzo dobre życie, to ja oddaję ten dług w ten sposób. Super. Ale nie przekonuję. Ja uważam, że ja nie mam prawa twierdzić, co jest dobre dla drugiego człowieka. Mogę ci, wiesz, ktoś mnie pytał o jakąś analizę, powiem tak, no popatrz, tu będziesz robił dalej to tu ci się rozpadnie życie prywatne, tu się wyłoży zdrowotnie i tak dalej. A jak ktoś mnie pyta, ale ja mam taką zasadę, zresztą w mojej książce, kiedy pierwszy o tym pisałem, jak nie jest sprawa życia i śmierci, nie udzielam konsultacji bez zlecenia. Okej, a zwrócić się do rady komuś w kwestii prywatnych, właśnie nie poza biznesowych? Czyli na przykład ktoś ma jakiś problem, ale nie swój tam przyjaciel, czy osoba bliska, tylko gdzieś tam... Żeby... Ależ oczywiście. Wiesz, ja żyję na tym świecie dość długo. Żyję na tym świecie dość intensywnie też. Sam różnych głupot robiłem i z tych głupot wychodziłem. Także jestem doświadczonym człowiekiem. Masz perspektywę. Mam perspektywę, mam doświadczenie. W związku z tym... Aha, jeszcze jestem człowiekiem, który ma bardzo krótką pamięć. Czyli jak trzeba, to ja od razu zapominam. Czyli wiesz, my możemy na jakiś temat porozmawiać, ja wysiądę z twojego samochodu i potem ktoś mnie zapyta, to nie mogę sobie przypomnieć. Nawet mogę sobie zapomnieć o tym, że rozmawialiśmy w ogóle, prawda? I to daje innym ludziom komfort rozmowy ze mną. To jest związane też z moim zawodem, gdzie poufność jest bardzo ważna, bo dowiadujesz się takich rzeczy, że głowa boli. Ale też w życiu prywatnym dokładnie tak samo. Ludzie potem zwierzęcie się z takich rzeczy, że zastanawiasz, mówisz, co ja przeżyłem tyle lat na świecie, ciągle jeszcze nie wiem nic o życiu, bo się takie kombinacje zdarzają, że już do głowy mi nie przyszło. Ale to jest znowu ta umiejętność budowania relacji. I to jest istotna sprawa, żeby budować relacje z ludźmi, którzy są różni od nas. Ale ja dziękuję bardzo za spotkanie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek, bo ja tu usłyszałem mnóstwo ciekawych rzeczy. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba i czy chcielibyście, żebym w przyszłości jeszcze Elektro zaprosił i porozmawiał na jakieś tematy jeszcze rozszerzył. Także tak. No, piąteczkę. Piąteczka, dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. I oczywiście, jeżeli uznacie, że warto, żebyśmy sobie rozmawiali nie tylko prywatnie, ale też z nagrywaniem na różne tematy,
To ja jestem bardzo chętnie otwarty, jak zwykle. Okej, dzięki.